Są ze mną Wiktoria Matera i Majda Strzała z Dzikich Gęsi. Dziewczyny, jesteśmy po ostatnim meczu. Wiktoria, powiedz kilka słów o tym, jak grało ci się. Pierwszy raz graliśmy na własnym boisku w tym sezonie. Jak wrażenia? Myślę, że bardzo pomógł nam do pięknych kibiców i nawierzchnia. To jest też plus. Okej, Magda Strzała. Mecz z Energią, początek wyglądał nieźle, później coraz słabiej, grać na obronie. Czego twoim zdaniem zabrakło w naszej grze obronnej? No, zabrakło blokowania strzałów i więcej komunikacji. Okej, Magda, kolejne pytanie do ciebie. Czy bardzo stresujesz się, kiedy grasz przy własnych kibicach, czy raczej daje ci to kopa do działania? Raczej daje mi to kopa do działania. Okej. Bardziej się motywuję przy tym. Co byś chciał poprawić przed następnymi zawodami? Być może będzie to już półfinał? Blokowanie strzałów. I żebyśmy więcej strzałów. Okej, były ze mną Wiktoria Matera i Magda Strzała z Dzikich Gęsi.